Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. W tym cyklu staram się przybliżyć nowe przepisy dronowe, które wejdą w życie od stycznia 2021 roku. Ja już nagrałem jedną audycję bezpośrednio po konferencji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, a dzisiaj chciałem się skupić na detalach, na może takiej jednej z ważniejszych spraw, a mianowicie na lotach w kategorii otwartej, dlatego że większość z nas wykonuje tego typu loty, tak? Kategoria otwarta, czyli niewielka masa, niewielkie ryzyko, a jednocześnie jest też, są te loty w zasięgu wzroku. Dzisiaj będziemy trochę na ten temat rozmawiali. Ja starałem się uważnie słuchać dyrektora właśnie Wydziału Bezzałogowych Statków Powietrznych podczas konferencji. Starałem się też zrobić notatki i dzisiaj też oczywiście konsultowałem wcześniej. Dzisiaj chciałem się podzielić tymi swoimi przemyśleniami i jest kilka nowości i kilka ciekawostek, które są bardzo cenne. Uważam i mogą nam ułatwić życie. Jednocześnie trochę zmieni się też sposób, jeżeli chodzi o sposób rejestracji, certyfikacji i egzaminowania i testów. O tym myślę, że warto wspomnieć, dlatego przechodzimy w tej chwili już do samej treści i opowiem dzisiaj dokładnie o lotach w kategorii otwartej. W następnych cyklach, w następnych odcinkach powiem szerzej na temat inne, na przykład certyfikacji dronów albo kategorii szczególnej, natomiast dzisiaj skupimy się właśnie na tej podstawowej kategorii niskiego ryzyka, czyli kategorii otwartej. Jakie zmiany w takim razie zostały poczynione? Słuchajcie, a mianowicie główne zmiany podzielił dyrektor na cztery punkty. Loty w oparciu o analizę ryzyka, to co mówiłem przed chwilą, rejestrację użytkowników dronów, wszyscy operatorzy mają być zarejestrowani, następnie szkolenia użytkowników online, głównie online, w zależności od tego, czy będą to szkolenia bardziej zaawansowane lub mniej, ale na wyższe kategorie już trzeba będzie zrobić też ławkowe przynajmniej egzaminy i także normalizacja dronów. Normalizacja dronów jest dość istotna, dlatego że na dzisiaj jeszcze nie mamy dronów, które spełniają te znaki C1, 2, 3, 4, o tym powiem za chwilę i to będzie chyba jeden z takich głównych punktów, któremu też poświęcę osobny odcinek. Dzisiaj przejdźmy do tego, co związane jest z kategoriami lotów, a mianowicie analiza ryzyka. Tak? W momencie, kiedy ryzyko będzie niewielkie, tak, naszych lotów, będą też niewielkie wymogi i kategoria otwarta będzie zawierała, czy będzie określała loty o masie do 25 kg, loty w zasięgu wzroku do 120 metrów, na wysokość do 120 metrów. I będą to drony, które mają certyfikat C, w nawiasie jest X, ale to jest C1, C2, C3, C4. Na rynku, co ciekawe, jeszcze nie ma takich dronów. Zobaczymy, jak producenci, dystrybutorzy się do tego nawiążą. Na dzisiaj nie wygląda to najlepiej, ale będziemy mieli 2 lata okresu przejściowego na wprowadzenie odpowiednich dronów. I tego typu loty nie wymagają ani zgody, ani zgłoszenia nawet do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Loty w kategorii otwartej. Ale co jest też bardzo ciekawe, dopuszczalne są tutaj usługi. Czyli możemy spokojnie zarabiać, jeżeli chodzi o kategorię otwartą, nawet nie mając tego obecnego świadectwa kwalifikacji. Popatrzmy w takim razie, jak wygląda tabela z podkategoriami. Podkategorie to będą A1, A2 i A3 i one będą dzieliły się w zależności, będą podzielone w zależności od masy. Jak widzicie, w A1 już nie łapie się na przykład Mavic 2 Pro, bo A1 skupia w sobie drony o masie całkowitej poniżej 900 gramów, czyli na przykład Mavic 2 waży 908 gramów i już niestety nie łapie się do tej kategorii. Tutaj te wymagania będą najniższe, trzeba będzie przeklikać, przynajmniej tak mówił dyrektor, kurs online'owy i też zaliczyć online'owy test. Jeżeli chodzi o wymagania techniczne, drony poniżej, o prędkościach poniżej 19 metrów na sekundę, a oczywiście ograniczenie wysokości i dla tej cięższej kategorii, czyli do 900 gramów, od 250 do 900 gramów, system fail safe, czyli powrót do domu, lądowanie albo zawis do ukończenia oczywiście mocy w akumulatorze. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o rejestrację. No, no, electronic ID nie trzeba, ale rejestracja operatora dla tych cięższych
Tak, i to była ta podkategoria A1. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. To, co jest ciekawe i to, czym warto powiedzieć, że będzie zmiana pojęcia z pilota czy z operatora na pilota, jeżeli chodzi o obsługę, o osobę obsługującą drona. Natomiast sam operator jest to osoba zarządzająca dronami, czyli na przykład operator lotniczy to jest LOT, prawda? Polskie Linie Lotnicze LOT. To jest operator lotniczy i w tym przypadku, jeżeli będziemy mieli na przykład 20 dronów, będziemy uznawani jako operator i będziemy mieli obowiązek zarejestrowania się. I każdy dron będzie przyporządkowany nie do pilota, tylko do operatora, do zarządcy. Oznakowanie, o tym będziemy rozmawiali później, ale będzie miało zawierać również dane operatora. I co ciekawe, drony certyfikowane będą też wysyłały sygnały. O tym też będziemy mówili w przyszłości, dlatego że jeszcze takich dronów na razie na rynku naszym nie ma. Minimalny wiek, o którym tutaj się mówiło, Unia zakłada 16 lat, Polska optuje za wiekiem 14 lat pod nadzorem osoby dorosłej. Jeżeli chodzi o rejestrację, powyżej 250 gramów, cała kategoria otwarta jest objęta rejestracją dronów, wszystkie drony, które posiadają kamerę i też drony, które są stosunkowo małe, które są obsługiwane przez osoby, które już wymóg wieku określa powyżej 14 lat, czyli mniejsze drony zabawkowe nie będą musiały być zarejestrowane. Bardzo taka procedura dosyć ścisła, dlatego że mamy szereg takich małych dronów, które stosunkowo są niegroźne, naprawdę niewiele ważą, typu 120-130 gramów, a faktycznie one są wskazane jako do obsługi czy do eksploatacji przez osoby powyżej 14 roku życia. Kolejna sprawa to jest omówienie właśnie tej podkategorii A1. Jak widzicie, kategoria A1 określa loty nad ludźmi, dronami poniżej 900 gramów. Tak? To jest to, o czym mówiliśmy. Klasa dronów od C0 do 250 gramów, tak jak dzisiejszy Mavic Mini, i C1 do 900 gramów. Tutaj nie łapie się niestety Mavic 2, tak jak powiedziałem. Nie latamy nad tłumem, tam jest określenie w przepisach nie nad uninvolved. Zwróćcie uwagę, uninvolved people, czyli na przykład kto to jest involved. Involved to są ludzie zaangażowani, na przykład załoga, obsługa techniczna, aktorzy, statyści, ludzie, którzy uczestniczą w danym kamerzyści, przedsięwzięciu. Natomiast uninvolved to są przypadkowi ludzie zupełnie niezwiązani. I tutaj będzie potrzebne, czyli nie latamy nad takim tłumem, który jest niezaangażowany w przedsięwzięcie. Następna rzecz, będzie potrzebne szkolenie online'owe i test do zdania. Mówi się też o tym, że ten test może być całkiem rozbudowany, to szkolenie. To w zależności jeszcze, tego dowiemy się później, czy to będzie kategoria A1 i A3, czy kategoria A2, ale mówiono też, przynajmniej dyrektor wyrażał taką opinię, że być może ten test będzie dość mocno rozbudowany. Prędkości maksymalne mówiłem poniżej 19 metrów na sekundę. Fail safe dla tych cięższych dronów, czyli dla C1, i rejestracja operatora jest w obu przypadkach wymagana. Popatrzmy teraz na podklasę A2, ona jest już bardziej wymagająca, dlatego że tutaj mamy drony poniżej 4 kg i mamy bezpieczny dystans od ludzi, którzy nie są zaangażowani. I mówi się właśnie o 30 metrach, jeżeli chodzi o dystans od osób niezaangażowanych. Tutaj mamy określenie maksymalnej wysokości, mamy też procedurę failsafe, ale mamy też egzamin teoretyczny, zaraz wam to pokażę. I też numer seryjny jest wymagany, jeżeli chodzi o elektroniczne ID i oczywiście rejestracja operatora. Popatrzmy w takim razie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą podkategorię A2. Loty blisko ludzi, tak jak mówiliśmy, około 30 metrów na dzisiaj, tak to było określone. Bezpieczny dystans od ludzi, masa do 4 kg, czyli od 900 do 4 kg. I tutaj już by się łapał na przykład Mavic 2 Pro. To, co jest ciekawe, że tutaj wprowadza się certyfikat kompetencji pilota A2 i egzamin ławkowy, czyli będzie inaczej wyglądał ten certyfikat niż w przypadku samej tylko licencji pilota.
Maksymalna wysokość, wiadomo, 120 metrów, prędkość 19 metrów na sekundę i procedura fail safe także obowiązuje dla drona. Oczywiście meldujemy się, jeżeli chodzi, rejestrujemy operatora, numer seryjny drona i o tym już mówiliśmy. Trzecia podkategoria to jest A3, z daleka od ludzi. To jest bezpieczny dystans od stref zurbanizowanych, czyli od osiedli ludzkich. I tutaj mamy drony poniżej od 4 do 25 kg w dwóch kategoriach, w dwóch klasach C3 i C4. Wymagany trening online i test, zdanie testu. Nie jest wymagany egzamin ławkowy, dlatego że latamy z dala od ludzi, safe, prawda? I tutaj co mamy określone, nie możemy wykonywać lotów w trybach automatycznych czy autonomicznych, automatycznych tu jest napisane, czyli drony trzeba sterować manualnie. Numer seryjny, jeżeli jest wymagany również tutaj w przypadku kategorii C4. Oczywiście rejestracja operatora jest też obowiązkowa, więc widać, że tak to wygląda, jeżeli chodzi o A3 z dala od ludzi. To co powiedziałem, nie polatamy takimi dronami od 4 do 25 kg już w centrach miast, przynajmniej tak dyrektor się wypowiadał, jeżeli chodzi o kategorię ogólną, bo być może trzeba będzie przejść do kategorii szczególnej i wykonać taki lot za pozwoleniem albo za przynajmniej za powiadomieniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To co, o czym mówimy dzisiaj, loty w kategoriach otwartych, to jest, są loty, które będziemy wykonywali bez pozwolenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego i bez powiadomienia nawet. Tutaj z pozostałych rzeczy to jest chyba wszystko, o czym powiedziałem już wcześniej, to co macie tutaj na ekranie. 2 lata okresu przejściowego, certyfikat, no i to co najważniejsze, że będziemy mogli zarabiać na naszym dronowaniu. I kolejną rzeczą i takim największym znakiem zapytania dla mnie w tym momencie jest zasadność posiadania świadectwa kwalifikacji, bo tak naprawdę wszystkie loty we WLOS-ie, które mamy w tej chwili w kategorii otwartej, będzie można wykonywać o małym ryzyku i dronami do 900 gramów, będzie można wykonywać praktycznie bez świadectwa kwalifikacji czy bez licencji pilota. A do tej pory trzeba było jednak przy zastosowaniach komercyjnych mieć. Nowe prawo w ogóle nie wyróżni, słuchajcie, lotów komercyjnych od lotów niekomercyjnych. Bardziej wyróżnia loty o niskim i wysokim ryzyku, czyli zupełnie inne jest postrzeganie takich zasad. Obecne świadectwa kwalifikacji, to co jest jeszcze istotne, w ciągu następnego roku 2021 będzie można wymienić na licencję, w zależności od tego, albo uzyskamy ten zwykły certyfikat, a jeżeli chcemy wymienić świadectwo kwalifikacji, to będzie jako remote pilot w ten sposób postrzegane i będziemy mogli latać we WLOS-ie w kategoriach otwartych i szczególnych. Ja opowiem więcej na ten temat, słuchajcie, bo to jest też w ten sposób zrobione, że my nie mamy wszystkiego tak łatwo określonego. Tam są jeszcze pewne rzeczy, są pewne niuanse i są pewne też sprawy związane z Unią, z przepisami i z ustaleniami z Unią. Są negocjacje prowadzone na temat na przykład certyfikatów, na temat tego, jak dane kraje mogą implementować tych rozporządzeń już lokalnych, krajowych. Natomiast to, co wiemy na dzisiaj, to, co się zmieniło, konieczność, obowiązek szkoleń, loty w oparciu o analizę, konieczność rejestracji i certyfikacja dronów, która stopniowo będzie wchodziła. Także wyzwanie polega nie tylko na tym, że my mamy się bardziej postarać, ale też na pewno producenci i dystrybutorzy. Natomiast to, co Wam chcę powiedzieć, na dzisiaj można powiedzieć, że może być łatwiej. Dużo się mówiło o tym, że może być łatwiej, szczególnie osobom, które podróżują czy przemieszczają się na terenie Unii Europejskiej. Być może Stany Zjednoczone nawiążą się też się o tym mówiło, że być może Stany Zjednoczone nawiążą się do przepisów naszych, europejskich i w tym momencie być może będzie jedno porozumienie i będzie łatwiej na przykład latać już w Stanach czy na przykład w Kanadzie. Pod tym względem byłoby fantastycznie. Także to jest to, słuchajcie,
słuchajcie, wyświetla Wam się też program dla początkujących. Wszystkie osoby początkujące, jeżeli znacie albo nimi jesteście, zapraszam do programu tygodniowego, gdzie uczymy się, jak latać bezpiecznie, pewnie, jak wykonywać pierwsze ćwiczenia, czyli to jest takie przedszkole i nauczenie wczesnoszkolne, a następnie podstawy fotografowania, ekspozycji i też pierwszych wideo. Fajny program, będzie to już druga edycja od 15 do 22 sierpnia, także serdecznie Was zapraszam. No i cóż, w kolejnych odcinkach na temat przepisów postaramy się do końca roku też przybliżyć niuanse tych poszczególnych właśnie zapisów i ustaleń. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę o komentarz pod filmem, uzupełnienia oczywiście, bo pewnie o czymś zapomniałem, ale jeżeli macie jakieś uwagi, to bardzo proszę o komentarz pod tym filmem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się już w kolejnych epizodach, a także na żywo podczas latającej kawki. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.